Dziś po raz kolejny wyruszymy na morze, ale tylko po to, żeby dopłynąć na wyspę, na bezludną wyspę i zamienić tę wyspę w nasz nowy dom. Dom dla nas i dla naszego psa, który tak naprawdę tę wyspę odkrył. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobos z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. I dziś razem z naszym psem Cooperem popłyniemy sobie na wyspę Coopera. Czyli będę opowiadał o grze Cooper Island. Autorem gry Cooper Island jest Andreas Odendal, znany jako Ode. Człowiek, który wcześniej wysłał nas na plantację w grze La Granja. Oryginalnym wydawcą jest wydawnictwo Frosted Games, a w Polsce polską edycję gry Cooper Island wydało wydawnictwo Portal Games. I to właśnie Portal podesłał mi ten egzemplarz do zrecenzowania, za co serdecznie dziękuję. Czym jest Cooper Island? No to gra euro. Gra euro, w której gracze będą starali się rozbudować jak najlepiej swój fragment wyspy, na którym wylądowali. Będą musieli przeczesać ruiny, będą musieli kultywować ziemię, tak, badać góry i tak dalej, i tak dalej. Będą musieli wznosić czasami jakieś budynki, będą musieli zarządzać zasobami. I wszystko po to, aby zdobywać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Jak wygląda Cooper Island? Za chwilę pokażę wam przy stole. No a potem wrócimy tu i powiem wam, co sądzę o tej grze. Zapraszam. Okej, moi drodzy, to jest wyspa Coopera przygotowana do trzyosobowej rozgrywki. Jak widzicie, zajmuje dużo miejsca, ale muszę wam powiedzieć, że to nie jest wszystko, co powinno się znaleźć na stole przy nawet trzyosobowej rozgrywce. I to, co wyłożyłem, jest bardzo ściśnięte, tak żeby zmieścić to w kadrze. A czego na przykład nie wyjąłem? Nie wyjąłem pozostałych dwóch planszetek graczy i nie ustawiłem ich prywatnych zasobów, więc jak widać, wyspa Coopera będzie zajmowała naprawdę, naprawdę dużo miejsca na stole. Szybka informacja, nie opowiem wam dokładnie o każdej zasadzie, nie wspomnę o dokładnie każdym możliwym to, co i jak zrobić, bo zajęłoby nam to zbyt dużo czasu. Wyspa Coopera to gra, w której gracze będą optymalizować, co się da, jak się da i kiedy się da, aby w ciągu 5 rund zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Czas gry odmierzamy w rundach i odmierza go ten tor łódek, czy też statków, po których porusza się pan kapitan. I gra toczy się, można by powiedzieć, na trzech różnych polach. Pierwszym polem jest planszetka gracza. Tutaj każdy gracz będzie zarządzał swoimi pewnymi zasobami, będzie wykonywał pewne akcje, będzie rozbudowywał pewne rzeczy, aby coraz lepiej i fajniej móc korzystać z elementów, które znajdują się tu na tej planszetce. Drugą płaszczyzną, że tak się wyrażę, jest archipelag, wyspa, którą każdy gracz ma swoją własną, która wygląda identycznie. I na tej wyspie gracze będą rozbudowywać się, dokładając kafelki terenów, stawiając pomniki, eksplorując ruiny. I dzięki temu będą oczywiście zdobywać punkty, ale również zdobywać zasoby, które są kluczowe do tego, aby robić dodatkowe różne fajne rzeczy. I trzecim miejscem jest plansza, powiedzmy sobie główna, na którą będziemy wysyłać naszych pracowników, aby ci wykonywali różne akcje, dzięki którym właśnie będziemy się rozbudowywać tu, będziemy robić coś na naszej planszetce i tak dalej. I tak dalej. Każda runda dzieli się na trzy fazy. Faza pierwsza to tak zwana faza dochodów, w której gracze otrzymują dochód. Czym jest dochód? Dochód to możliwość wykonania akcji, które mamy na swojej planszetce gracza, a które są oznaczone taką specjalną, wyciągniętą rączką. Na początku gry, w pierwszej rundzie, każdy gracz ma dostępne dwie takie akcje. Jedna z nich pozwala mu na dołożenie do swojej wyspy kafelka podwójnego terenu. Druga akcja pozwala na dołożenie również do wyspy kafelka z terenem i z tak zwaną wysepką i wykonanie jej akcji. W późniejszych rundach gracze będą mogli zbudować łodzie kupieckie, specjalne łodzie kupieckie i te łodzie kupieckie również mają na sobie nadrukowane akcje dochodu, które będzie można w tej fazie wykonywać. Faza druga to faza robotników. W tej fazie wysyłamy swoich robotników na planszę główną,
aby wykonywali różnego rodzaju akcje. Każdy gracz zaczyna grę z dwoma okrągłymi robotnikami. W późniejszym okresie może zdobyć kolejnych okrągłych bądź też kwadratowych robotników. Zaraz powiem, jaka jest między nimi różnica. Kiedy wysyłamy robotnika na planszę, układamy go na polu o jego kształcie i wykonujemy powiązaną z tym polem akcję. No i te akcje są różne, tak? Dzięki temu możemy na przykład dobierać nowe kafelki terenu z worka i dokładać je do swoich zasobów ogólnych, aby później móc je układać na swoim archipelagu. Dzięki tym akcjom będziemy mogli również układać kafelki na archipelagu i nie będę już tutaj dokładnie opowiadał, jakie są warunki dokładania tychże kafelków, ale po dołożeniu kafelków będziemy układać na nich zasoby, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do różnych zasobów. I tak, jeżeli położymy góry, to na tych górach kładziemy kamień. Jeżeli kładziemy wioskę, to one produkują płótna. Jeżeli kładziemy łąki, to tam jest jedzenie. I jeżeli kładziemy las, to tam jest drewno. I co ciekawe, im wyżej zbudujemy, ponieważ możemy nie tylko rozbudowywać naszą wysepkę tak w poziomie, ale również możemy ją rozbudowywać w pionie, im wyżej sięga nasz teren, tym więcej warta jest kosteczka, która na nim leży. Na przykład ta kosteczka jedzenia tu jest warta tylko jeden, ponieważ mamy tutaj pojedynczy kafelek łąki. Ale gdybym miał coś takiego, teraz muszę oczywiście znaleźć odpowiedni kafelek, ale gdybym miał na przykład coś takiego i tutaj miał położone te dwie kosteczki, to ta już jest warta dwa jedzenia, a ta dwa kamienia, ponieważ mamy aż dwa kafelki poszczególnych terenów. Co ciekawe, jeżeli góry wzniesiemy do poziomu trzeciego, możemy tam już kłaść złoto, bo no, nie ma złota w niskich górach, jest za to złoto w górach wysokich, więc możemy rozbudowywać, możemy kultywować teren i podnosić, tutaj robić różne ciekawe rzeczy. Będziemy mogli zdejmować ruiny dzięki tym akcjom i przekształcać je w pomniki, które następnie również akcją będziemy mogli budować na swoich terenach, co da nam w przyszłości punkty zwycięstwa. Będziemy mogli budować łodzie kupieckie, co da nam dodatkowe zdolności, tak, dodatkowe akcje, na przykład w fazie dochodu, ale da nam też punkty zwycięstwa i dodatkowe możliwości. Możemy również dzięki tym akcjom budować budynki, które mamy na swojej planszetce. Dzięki temu po pierwsze dostaniemy punkty zwycięstwa, po drugie odblokujemy różne dodatkowe pola na naszej planszetce, dzięki którym będziemy mogli robić nowe fajne rzeczy, a także budując małe i duże budynki będziemy mogli zdobyć karty tych budynków, które dadzą nam nowe zdolności, z których będziemy mogli korzystać. Czy to zdolności pasywne, czy to zdolności aktywne. Na przykład ten duży budynek. O, mamy możliwość wykorzystania akcji zbuduj jedną łódź kupiecką. A na przykład weźmiemy sobie jakiś mały budynek i mamy tutaj spichlerz. Całkowity koszt wyżywienia robotników jest mniejszy o 1. O co chodzi z wyżywieniem? Za chwilę Wam też powiem. Będziemy mogli zabierać skrzynie ze statków, po których sobie biega kapitan. Te skrzynie będą trafiały na naszą planszetkę i znowu będą nam umożliwiały robienie różnych ciekawych elementów. Będziemy mogli przesuwać tak zwanego kartografa, który pomoże nam w rozmieszczaniu nowych kafelków na naszym archipelagu. I z grubsza to są takie akcje, które będziemy mogli tutaj wykonać. Co ciekawe, nie jest to taki typowy worker placement, gdzie położony pion blokuje pole. Inni gracze również mogą się tam dołożyć, ale w takim wypadku trzeba uiścić opłatę graczowi, którego pionek jest tuż pod naszym i albo dajemy mu kostkę dowolnego zasobu, albo uiszczamy mu opłatę w postaci monety. Jedynym jakby ograniczeniem jest to, że nie możemy położyć robotnika na pole, na którym mamy już swojego robotnika.
Jeżeli w trakcie gry zdobędziemy robotnika kwadratowego, możemy zacząć kłaść go na pola kwadratowe i te pola kwadratowe generalnie mają dostęp do dokładnie tych samych pól, tych samych akcji, co pola okrągłe, ale mają też jakiś dodatkowy bonus. Czy to wykonują te akcje silniejsze, czy też mamy jakieś zniżki w opłatach i tak dalej, i tak dalej. A w jaki sposób pozyskać dodatkowych robotników, skoro już przy tym jesteśmy? W momencie, kiedy wykonamy jakiś kamień milowy, każdy ma 4 kamienie milowe, odpowiednia liczba zbudowanych łodzi, pomników i tak dalej, możemy sobie taki kamień milowy przenieść na bok planszy i albo dostać 2 punkty zwycięstwa, albo odblokować nowego pracownika. I teraz odblokowanie okrągłego pracownika to po prostu odblokowanie okrągłego pracownika. Jeżeli odblokujemy sobie pracownika kwadratowego, to musimy odłożyć jednego z naszych dostępnych robotników na pole królewskich kontraktów. Które to królewskie kontrakty są dodatkowymi możliwościami punktowania na koniec gry. I punktujemy oczywiście tylko te kontrakty, które mamy zaznaczone. Ale oprócz tych akcji, które mamy tutaj na polu, mamy też tak zwane akcje błyskawiczne, do których nie potrzebujemy robotnika, które możemy wykonać niemal w każdym momencie i które są wyszczególnione na naszej planszetce gracza. Jedną z takich akcji jest magazynowanie, czyli przeniesienie na przykład zasobów z naszej wyspy do magazynu, czy też przeniesienie rzeczy z rynku do magazynu, bo wszystkie nasze zasoby, które mamy, muszą być albo w magazynie, albo na naszej wyspie. To samo tyczy się monet. Jeżeli mamy monety, to one muszą być w magazynie i każda moneta zajmuje jedno miejsce magazynowe. Do tego możemy błyskawicznie wymieniać nasze zasoby według tego, co jest wskazane na rynku. Możemy używać skrzyń do różnych natychmiastowych akcji, jeżeli te skrzynie posiadamy. To wszystko jest jakby częścią tej całej optymalizacji naszych ruchów. I kiedy skończymy fazę robotników, przechodzimy do fazy trzeciej, czyli fazy sprzątania, w której będziemy robić różnych kilka kroków. Po pierwsze, będziemy żywić naszych robotników i ile trzeba żarcia, ile trzeba jedzenia, mamy tutaj wypisane. Na dzień dobry potrzebujemy 2. Każdy odblokowany robotnik to dodatkowe jedzenie, którego potrzebujemy. Aby to opłacić, albo zdejmujemy jedzenie z naszej wyspy, albo zdejmujemy też jedzenie z naszego magazynu, tak aby w sumie wyżywić, tak dać odpowiednią liczbę żywności. Jeżeli tego nie zrobimy, dostajemy punkty ujemne w postaci kotwic, które będą kotwiczyć nasze statki w miejscu. O co z tym chodzi? Za chwilę wam opowiem. Następnie możemy używać pewnych specjalnych zdolności, które mamy tutaj wypisane. Następnie będziemy dostawać punkty zwycięstwa za wszystkie pomniki, które leżą na naszym archipelagu, na naszej wysepce. Następnie będziemy dostawać punkty, jeżeli zabudowaliśmy górną linię naszej wysepki. Następnie sprzątamy naszych pracowników z planszy głównej, usuwamy wszystko, co zostało na naszym rynku, no i pan kapitan idzie na kolejny statek. Jeżeli pan kapitan schodzi ze statku numer 5, kończymy grę, liczymy finalnie punkty. No właśnie punkty. Ostatnia rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to zdobywanie punktów, ponieważ kiedy zdobywamy punkty, zdobywamy je tak zwane punkty steru. I tymi punktami steru poruszamy nasze stateczki. Każdy punkt steru, znaczy jak dostajemy punkty steru, przeznaczamy je na jeden statek. I każdy punkt steru to przesunięcie statku o jedną taką mieliznę. W trakcie gry będziemy układać takie sobie wysepki. Jeżeli statek przepłynie przez taką wysepkę, wykonujemy akcje z tej wysepki. Kiedy stateczek dopłynie do pola z oznaczeniem takiego symbolu, dostajemy losowy żeton, na którym jest jakiś bonus, a na koniec gry taki żeton jest wart 5 punktów. Jeżeli dopłyniemy do portu innego gracza, również możemy otrzymać taki żeton, ale musimy za to zapłacić, no bo kotwiczymy u innego gracza. I teraz, kiedy dostajemy te ujemne punkty, kotwiczymy naszą wybraną łódkę. A to znaczy, że nie może się ona ruszyć, dopóki nie zdejmiemy tych kotwic. Każda kotwica to minus 1 punkt, czyli dostając
punkty steru. Jeżeli dostanę 3 punkty steru i wydam je na tę łódkę, to jeden punkt, drugi punkt i trzecim dopiero mogę się ruszyć. No i kiedy gra się zakończy, liczymy punkty, liczymy te żetony, każdy z nich to jest 5 punktów. Do tego dodajemy naszą odległość stateczków od ostatniego miejsca, na którym zdobyliśmy żeton. Następnie sprawdzamy, jak dobrze nam poszło w królewskich zleceniach, do których mamy dostęp. Liczymy punkty z niektórych dużych budynków. Liczymy punkty za pozostałe w naszym posiadaniu zasoby. Odejmujemy oczywiście wszelkie kotwice, które gdzieś tam nam zostały. I to jest nasz ostateczny wynik. I kto tych punktów ma najwięcej, ten wygrywa rozgrywkę w Cooper Island. No dobra, i to było Cooper Island w dużym skrócie, chociaż i tak pewnie dużo, dużo gadałem. Czas to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy, wiecie, jak wygląda Cooper Island? Mniej więcej wiecie, jak się w to gra. Czas powiedzieć, co sądzę o tej grze, co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. I zaczynamy jak zwykle od tych aspektów pozytywnych, od tego, co przypadło mi do gustu. Mechanika rozbudowy wyspy, czyli układanie tych małych kafelków, podwójnych i pojedynczych kafelków na wyspie, dzięki czemu odkrywamy nowe pola, odkrywamy nowe lasy, góry, zdobywamy zasoby. I podoba mi się ten mechanizm, w którym nie tylko układamy te, wiecie, obok siebie, tak, żeby zabudować całą tę wyspę, ale również układamy kafelki jeden na drugim w odpowiedni sposób, aby jakby podnosić poziom, podnosić wartość zasobów, które tam zdobywamy. I skoro już przy tym jesteśmy, prawdopodobnie mam to gdzieś zapisane, ale jak zwykle połączę sobie dwa w jedno. Ten pomysł, że okej, podnosimy w zasoby, które tam postawimy sobie, są warte coraz więcej. I na przykład góry, normalnie dostajemy kamień, a od pewnego poziomu dostajemy już złoto. I to są bardzo fajne rzeczy, za którymi możemy podążać, za które staramy się wykonać i staramy się rozwijać tę naszą wyspę nie tylko wszerz, tak, żeby pokrywać jak największe połacie tego lądu, żeby dostać się do nowych ruin i móc zbudować pomniki, żeby zakryć w końcu ten ostatni rząd i zdobywać za to punkty, ale również staramy się iść do góry i mieć coraz więcej zasobów, które możemy wykorzystać do kolejnych ciekawych rzeczy. Także cała ta rozbudowa naszej wyspy bardzo, bardzo przyjemna. Kolejna rzecz to rozbudowa naszej planszetki i zdobywanie nowych możliwości. I tutaj od tych łodzi kupieckich, które dają nam dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o dochód, czyli o te akcje na początku tury. Rozwijanie magazynu, rozwijanie miejsc na pomniki dzięki stawianiu budynków. Dostajemy nie tylko jakieś nowe, ciekawe możliwości, na przykład po prostu stawiając budynek, ale również odblokowujemy sobie miejsca na planszetce, dzięki którym mamy jeszcze więcej możliwości do zrobienia, że tak się wyrażę. Czy też forteca, którą po prostu stawiamy i odblokowujemy sobie nową, fajną znowu zdolność na planszy. Także tego rodzaju rozbudowa planszetki, tak, też bardzo, bardzo mi się podoba. Podoba mi się worker placement przy użyciu dwóch różnych pionków. Generalnie zasada worker placementu w Cooper Island jest bardzo przyjemna. Mówi ona, że nie jesteśmy w stanie zablokować komuś pola, ale jesteśmy w stanie sprawić, że to pole będzie nieco droższe, tak? Że trzeba będzie zapłacić, a przynajmniej my coś z tego będziemy mieli dodatkowego, że poszliśmy w to, a nie w to miejsce wcześniej. I sama idea również posiadania dwóch różnych pionków. Okrągły, który jest takim standardowym pionem, którym idziemy i wykonujemy akcję, i kwadratowy, którego musimy zdobyć w odpowiedni sposób, wykonując jakieś tam milestone'y. I te kamienie milowe, co ciekawe, to nie są rzeczy, wiecie, po które trzeba iść zupełnie na bok. No Jezu, dobra, muszę zostawić to wszystko, zrobić kamień milowy jakiś wydumany, żeby sobie odblokować nowego pionka. Nie, to są rzeczy, które prawdopodobnie i tak będziesz robił.
i tak będziesz chciał zrobić, bo będą częścią jakiejś twojej strategii, taktyki na tę grę. No tylko trzeba będzie je troszeczkę bardziej w pewnym momencie ukierunkować i zdobywasz sobie kolejnego pracownika. I fakt, że ten kwadratowy pracownik ma kilka takich, wiecie, myków, że po pierwsze, jak wchodzi do gry, to musimy oddelegować jakiegoś naszego pracownika na dodatkową końcową punktację. I to jest pierwsza taka, to jest taki pierwszy ciekawy, ważny aspekt, bo jak zdobędziemy tego kwadratowego pracownika w złym momencie, to jego będziemy musieli wywalić na te karty punktacji. To jest w zasadzie strata kwadratowego pracownika, bo on jest rewelacyjny. Druga rzecz to ta, że jak używamy tego gościa, no to on daje nam naprawdę mocniejsze akcje, daje nam naprawdę niezłe bonusy. I w wielu innych grach mamy coś takiego, że fajnie jest mieć więcej pracowników niż inni. Tutaj człowiek zaczyna się zastanawiać, czy lepiej mieć trzeciego okrągłego, a nawet potem czwartego okrągłego, czy jednego okrągłego mniej, ale zamiast niego mieć tego kwadratowego gościa, który może niesamowicie pomóc. Także ta różnica w pionach, to jak je trzeba też zdobyć, to jakie decyzje tam trzeba podjąć, bardzo przyjemna rzecz. Budynki. Karty budynków. Połączenie tego, że budujemy sobie budynek, odblokowujemy miejsce na planszetce, dostajemy jakieś tam punkty. Fantastycznie. Do tego jeszcze dostajemy kartę budynku wylosowaną. Do tego wrócę. I mamy jakieś specjalne zdolności. Czy to zdolności pasywne z tych budynków mniejszych, czy też zdolności bardziej aktywne, które możemy odpalić, czy też zdolności, za które możemy dostać coś na koniec gry, tak? Z budynków dużych. I to jest coś fantastycznego dla mnie. Ja lubię takie rzeczy. Lubię właśnie coś sobie rozbudować, coś sobie gdzieś postawić i dostać jakąś swoją małą, własną zdolność, tak? Którą mogę wykonywać, którą jakiś bonusik, taki mój. Nie, że podniosłem ten budyneczek i na planszetce mam nadrukowane, nie wiem, -1 żarcia w każdej turze do wyżywienia, ale jak ty podniesiesz ten budynek, to też to będziesz miał. Nie. Ja sobie postawiłem ten budynek i mam wylosowaną swoją zdolność. Lubię takie rzeczy. Tak? Naprawdę, naprawdę lubię. Krótka kołderka. Nie wiem, czy powiedzenie krótka kołderka to nie jest wyolbrzymianie. Znaczy, że ona nie jest krótka, ona jest jeszcze krótsza. Cooper Island to jest jedna wielka optymalizacja. Ta gra nie wybacza błędów. Naprawdę. Schrzanisz coś gdzieś na początku i prawdopodobnie będziesz kuśtykał do końca gry. Chyba, że masz łeb jak sklep i jesteś w stanie się z tego wykaraskać. Ja nie mam. Ja w ogóle nie mam łeb jak sklep do takich gier. I ja zwykle kuśtykam od początku do końca, chociaż wydaje mi się, że robię najlepsze ruchy na świecie. Nie są takie, na pewno. W Cooper Island kołderka jest w grzyba krótka. Jest 5 rund. Te rundy lecą tak szybko, że... Znaczy szybko, one są długie, tak? Kombinowanie i tak dalej, są długie. Ale nagle tak, o kurde, to już czwarta runda, to co jest? A, ja nie mam połowy zrobionej, nie? Krótka kołderka w grzyba, w cholerę i tam trzeba się nieźle naoptymalizować, nieźle nazmużdżać, żeby coś jakiegoś bata z tego piasku, drewna i czegokolwiek jeszcze ukręcić, żeby to miało ręce i nogi. I w to wszystko jeszcze wchodzi taki ciekawy mini silniczek, bo mechanika akcji, która tam jest, czyli wystawiam piona, robię akcję, wow, jestem super, no to jest jedna rzecz. Ale mamy jeszcze gdzieś po drodze te wszystkie akcje takie natychmiastowe. Czy to akcje związane z przenoszeniem rzeczy między rynkiem i magazynem, czy między wyspą i magazynem, czy po prostu kupowanie, sprzedawanie takie po prostu. Czy też potem te wypracowane w pewien sposób akcje natychmiastowe związane z wykupem skrzyń, tak? I nagle się okazuje, że Cooper Island ma tę krótką kołdrę
I ten wybór akcji jeszcze podszyty właśnie tymi małymi akcjami, że budujesz pewien silniczek, którego na początku może nie być widać. To jest silniczek, który polega na tym, że stawiam piona, zaczynam robić akcję, ale w trakcie tego jeszcze mogę zrobić to i to z tych akcji natychmiastowych, co sprawi, że na końcu wyjdę w zupełnie innej sytuacji niż tak po prostu po postawieniu pionka i wykonaniu akcji. Tak? Krótka kołderka, optymalizacja i niszczenie mózgu na poziomie komórkowym. Naprawdę. To jest Cooper Island, taki wiecie, w pigule. I podoba mi się też jakość wykonania tej gry. Porządne kafelki terenu, ładne drewienka, fajne plansze, to wszystko tak ładnie się ze sobą składa. Bardzo ładne rzeczy, karty przyjemne, fajnie wyglądające. Tylko te planszetki graczy, już nie będę przerzucał tego do rzeczy, które mi się nie podobają, ale te planszetki graczy, no, to odstają, po prostu odstają jakością wykonania. Nawet, kurde, od kart. Nawet od kart. Także to. No i tryb solo. Tryb solo jest całkiem przyjemny. Mówię, nie jestem graczem solo, w solo w Cooper Island zagrałem raz. Tak, to jest takie, jest, działa, okej. Okay. Nie umarłem, czyli działa, tak? Naprawdę nie bierzcie moich zwykle słów o trybach solo jako taki wow, Gambit powiedział, że działa, to jest na pewno awesome. No, dla mnie po prostu działa, tak? W solo gram niewiele rzeczy. Bardzo niewiele. Bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Dwie albo trzy. Czyli bardzo niewiele. No. Także ten, jak to mówią klasycy. Dobra. To były rzeczy, paczam. To były rzeczy, które wypisałem i które pamiętałem, że mi się w Cooper Island podobają. Prawdopodobnie o czymś zapomniałem, jak sobie przypomnę, to wam powiem. No i lecimy do rzeczy, które nie do końca mi w tej grze siadły. I zacznę od losowości. Bo Cooper Island, jak powiedziałem, to jest jedna wielka optymalizacja. Tam trzeba naprawdę grubo się zmurzyć, żeby coś ukręcić. I nagle w to wszystko wbija nam się losowość w dwóch miejscach. Losowość numer jeden to jest dociąganie kafelków terenu z wora. I przez chwilę myślałem, że to będzie takie, o kurde, no to jak tu nie pójdzie ci, to leżysz i kwiczysz. No nie. Bo tutaj jest całkiem sporo możliwości jakby zarządzania ryzykiem, poskromienia tej losowości, przekucia, wyciągnięcia nie tego, co trzeba na swoją korzyść i tak dalej, i tak dalej. Tę losowość związaną z kafelkami terenu spokojnie się da zmitygować, jest okej. Ale losowość budynków. No to potrafi czasami wkurzyć. Słuchajcie, budujemy 4 budynki maksymalnie w grze. I wydaje się tutaj z kolei na pierwszy rzut oka, że ta losowość jest dobrze zarządzona. Buduję budynek, dociągam cztery karty budynków, wybieram jedną, ta staje się moim budynkiem, tak? To jest zdolność, którą dostaję, a resztę odrzucam. Wybrać jedną kartę z czterech, no musisz na coś trafić. No, w teorii tak, w praktyce bywa tak, że ty pociągniesz coś tam, no okej, jest to jakaś zdolność, ale zupełnie nie pasuje ci do tego, co chciałeś zrobić. Fajnie masz budynek, fajnie odblokowałeś sobie jakieś miejsce, fajnie dostałeś jakieś punkty, tylko ta zdolność jest taka, no nie przypiął, nie przyłatał. Nie było tak, tak dostałeś w tych czterech kartach same takie, okej, no są i tyle. A widzisz przeciwnika, który dociągnął budynek dokładnie taki, jakiego potrzebował. I nagle dostaje skrzydeł. I jest to irytujące do granic. Taka dziwna losowość w tak mocno optymalizacyjnej grze. Losowość, która z reguły nie, ale jak już wejdzie, to potrafi ci ustawić grę. Albo spierniczyć. Bo będziesz po tej drugiej stronie. Więc ten aspekt, pomimo tego, że jakoś on jest, wiecie, no cztery karty, kurde, z czterech kart losujesz, no musisz coś tam znaleźć, no nie zawsze. Zwłaszcza jak ktoś pierwszy postawił budynek i znalazł to, co ty też chciałeś.
No i teraz odwijaj tę swoją strategię, taktykę na to, co na przykład wylosujesz następne. Troszkę irytujące. Abstrakcja zarządzania zasobami. To jest kolejna rzecz, która jakoś mnie straszliwie gniecie w Cooper Island. I chodzi o tę abstrakcję, gdzie mamy magazyn, do którego możemy, nie musimy, ale możemy zwozić zasoby z wyspy. I po pierwsze, jeżeli zwożę z wyspy zasoby, które są warte dwa, na przykład dwa żarcia, jest jedna kosteczka, która jest warta dwa żarcia, i zwożę ją do magazynu, to ona zamienia się w jedynkę. Dlaczego? Bo co? Tak? Zupełnie nielogiczne. Bo tak mechanika chce. No ale dlaczego? Zwożę 3 złota? No to jest 1. Dlaczego? Ale co się stało po drodze? Napadli cię? O co chodzi? I kwestia tego, że monety też trzeba trzymać w magazynie i one zajmują miejsce za... Ale jak? To jest zarządzanie zasobami, które mnie straszliwie uwiera i zgrzyta jak piach w zębach. Ono mechanicznie prawdopodobnie ma sens, tak? No bo wpisuje się to w to wszystko, ale mnie okrutnie jakoś gdzieś tam w kręgosłupie ten rodzaj uwiera. Dlaczego? Nie wiem. To jest element tej optymalizacji, to jest element tego zarządzania tym wszystkim, żeby to dobrze się spięło, tak? Bo czasami zbieramy te zasoby, bo chcemy coś postawić na tym kawałku terenu, domek, czy też pomnik, czy nowy kawałek terenu, tak? Ale dlaczego mam tracić? Kurde, nie wiem. Nie, denerwuje mnie to. Sprawa następna. Kula śnieżna. Znaczy, ja nie wiem, możecie się ze mną kłócić, ale mam wrażenie, że w Cooper Island, jak idzie ci dobrze, to idzie ci jeszcze lepiej. Jak idzie ci do bani, to idzie ci jeszcze gorzej. I chodzi o zdobywanie punktów zwycięstwa. Zdobywanie punktów zwycięstwa w grach to jest zdobywanie punktów zwycięstwa. Dostaję 5 punktów zwycięstwa, na koniec może wygram. Bo tak, bo mam więcej punktów zwycięstwa. Są gry, w których jak zdobywasz punkty zwycięstwa, to możesz coś odblokować, nie wiem, kolejnego pracownika, czy coś takiego, tak? Taką, bach, jednorazową premię po przekroczeniu jakiegoś progu. No super. Albo zdobyć jakiś dodatkowy zasób, tam nie wiem, energię na coś. Okej. Jestem w stanie to przeboleć, jeżeli można też to zebrać w jakiś inny sposób. A w Cooper Island, dostając punkty, pływamy tymi stateczkami i dostajemy dodatkowe bonusy. Przepływamy przez te małe wysepki, które ułożyliśmy sami i nasi przeciwnicy, i za przepłynięcie każdej wysepki dostajemy bonus, czyli dostajemy punkty zwycięstwa i za to, że dostajemy punkty zwycięstwa, dostajemy jeszcze bonusy, które pozwalają nam zdobyć kolejne punkty zwycięstwa i kolejne bonusy i tak dalej. Dopływamy do tych cholernych mielizn, które są tymi dużymi takimi mieliznami, czy porty przeciwników, czy też nasz port, no i dostajemy żetonik za 5 punktów, tak? No, on jest po prostu po to, żeby łatwiej było potem liczyć, że przepłynęliśmy te wielokrotności piątki, ale na nim jest oczywiście bonus. Kolejny bonus. Kurde, no drażni mnie to. Drażni mnie fakt, że nawet ja, czy ktoś inny, dostaje punkty zwycięstwa i dzięki temu dostaje bonusy, żeby zdobywać kolejne punkty zwycięstwa. Wkurza. Jest taka dziwna kula śniegowa. A jeżeli dostajesz punkty ujemne, to dostajesz te kotwice na statek, które nie pozwalają ci się ruszać. Które musisz najpierw zdejmować, żeby móc się zacząć ruszać, żeby móc zdobywać bonusy i zdobywać kolejne punkty. Dla mnie to jest dziwna kula śnieżna, która właśnie im lepiej ci idzie, tym lepiej ci idzie. To mnie denerwuje. Kolejna rzecz, która nie powiem, że mnie denerwuje, czy mi się nie podoba, ale liczba graczy, tak?
działa ta gra od jednego do czterech, od jednej do czterech osób. Jedna, już mówiłem, solo zagrałem raz, działa fajnie, okej. Natomiast większe liczebności, według mnie, znaczy ja zagram w dwie osoby. Przy dobrych wiatrach, ewentualnie bardzo straszliwie i okrutnie w trzy. W cztery raczej nie usiądę, bo ta gra robi się długa, jeszcze dłuższa i jeszcze najdłuższa. Ona nie należy do krótkich i tak, z tym całym jeszcze mużdżeniem. Ja, jeżeli już to w dwie osoby, tak, dwie, ewentualnie w trzy. W cztery, never. Nie. I jakby dorzucając do pieca ostatni fragment układanki, co mi się w Cooper Island nie podoba i powiem wam szczerze, że to jest taki element układanki, który jakby nie ma nic wspólnego z mechaniką, nic z tym, jak się rzeczy robi, nic z tym, jak to działa, tak? Tylko z moim ogólnym odczuciem ta gra potwornie mnie męczy. Ta cała optymalizacja, cholernie krótka kołderka, część decyzji, które trzeba podjąć, do tego ten cały mechanizm właśnie punktów zwycięstwa, tak? Do tego jeszcze ta abstrakcja związana z zarządzaniem zasobami, przerzucaniem ich i tak dalej, powoduje, że przy Cooper Island męczę się, jakbym pracował. I ja tego nie lubię. Nie lubię w grach tego, że te gry mnie męczą. Nie męczą, wiecie, że czuję się taki, o kurde, ale się nakombinowałem. Ale był czat, nie? Musiałem tak się nakombinować. Przy Cooper Island mam takie, dobra. Podatki rozliczone, nie? Kurde, podatki dla pięciu osób rozliczone. No nie, to nie jest zmęczenie, które ja w grach euro lubię. I to, przyznam, chyba największym cieniem dla mnie położyło się na Cooper Island. Nie lubię pracować, kiedy gram. Jeżeli wiecie, o co chodzi. No dobra, moi drodzy. Wiecie już, co mi się w Cooper Island podoba, co mi się nie podoba. Czas to podsumować. Czy pytania, czy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Cooper Island, ubrane w BGG-ową ocenę? 6,5. Dla mnie to jest 6,5. Doceniam tę grę. Lubię sporo elementów, sporo mechanik, sporo rzeczy, które tutaj się pojawiają. Lubię się nimi bawić. W tej nawet, czy w innych grach. Ale właśnie dochodzi to zmęczenie. Dochodzi to takie okrutne odmóżdżenie, wymóżdżenie, wypłaszczenie i w ogóle zmiażdżenie mojego umysłu, które dokonuje się w Cooper Island. Takie pracowe. I tego nie lubię, tak jak powiedziałem. I przez to nie będę aż tak chętnie do Cooper Island wracał. Słuchajcie, ja mam inne ciężkie, naprawdę ciężkie i wymagające kombinowania Eurasy. Wiecie, rzeczy typu Barrage, rzeczy typu, nie wiem, Dominant Species, rzeczy, które są, też wymagają ode mnie skupienia, policzenia, sprawdzenia, optymalizacji. I też mnie wymęczą, ale to jest taka męczarnia w pewien sposób satysfakcjonująca. Cooper Island to właśnie ta męczarnia typu praca. I pomimo tego, że doceniam tę grę, właśnie 6,5. Wrócę, zagram czasami, ale nie aż tak chętnie. Będę musiał mieć naprawdę nastrój na to, żeby rozliczyć podatki kilku osób bez żadnej pomocy, tak? I ogarnąć to wszystko, co się w Cooper Island dzieje. I tak jak mówię, dwie, może trzy osoby, jak już do tej gry usiądę. Tak jak mówię, doceniam i w ogóle, ale no nie, no muszę mieć mega nastrój, żeby do Cooper Island usiąść. 6,5. Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Znalazłem ją w sklepach od 171 do 220 zł. Cena jest dobra. Może tam te 220. Ale ogólnie cena jest okej. Natomiast ja bym jej nie kupił. Głównie z tego powodu, że no po co mam kupić coś, nad czym mam pracować, tak? Jeszcze bardziej. No nie, to raczej bym sobie to odpuścił. I pytanie numer 3. Czy Cooper Island zostaje w mojej kolekcji? No nie.
Nie. W związku z tym, że właśnie ta pracowość, to męczarnie, ta abstrakcyjność taka na poziomie, który gdzieś mnie tam uwiera. Nie, z Cooper Island się pożegnam. Tak jak mówię, mam inne rzeczy, które równie mocno biją mnie w mózg, a są dla mnie dużo bardziej satysfakcjonujące i dużo chętniej wyjmę je na stół. Więc Cooper Island, bye bye piesku. Okej, okay, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że dotrwaliście, dzięki, że to oglądacie nadal. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki są w opisie do tego materiału. Zachęcam was do tego, że jeżeli podoba wam się to, co robię, tak, bardzo podoba wam się to, co robię, to możecie postawić mi wirtualną kawę. Na dole jest link do serwisu Buy Me Coffee. Tam dwoma czy trzema kliknięciami wrzucacie parę groszy, znaczy tam parę złotych dla mnie. Wy macie lżejszy portfel, ja się cieszę. To jest takie, wiecie, bez zobowiązań. Podoba ci się materiał, nie musisz nic subskrybować, żadnych tam dłuższych zobowiązań. Pach, cyk, 10-15 złotych i heja. Ja się cieszę, ty się cieszysz, może, nie wiem. A jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba wam się to, co robię, to tutaj i w opisie jest link do Patronite'a. Możecie mnie wesprzeć w ten sposób. To już jest takie bardziej długofalowe wsparcie. Trochę pewnie też droższe czasami. Ale wiąże się też z kilkoma przyjemnymi elementami, które możecie dostać, w których możecie uczestniczyć, tak jak w życiu takiej specjalnej grupy z nawiedzonymi ludźmi, którzy czasami dyktują mi, co mam zrobić na kanale. Także zachęcam, zerknijcie, może przyjdzie do głowy wam wesprzeć mnie w ten sposób. Ale zachęcam też do tego, abyście zaglądali do innych recenzentów, tych, którzy robią wideo, podcasty, piszą na blogach, bo warto dowiadywać się o grach od różnych ludzi, warto zbierać ich opinie, każdy z nas inaczej patrzy na planszówki, więc warto poznać zdanie wielu osób, zanim wyrobicie swoje własne. Ale przede wszystkim dużo grajcie, namawiajcie innych do grania, bo to jest świetna zabawa, po prostu świetna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj, do zobaczyska.